Dobry wieczór, drodzy Państwo. Polska-Anglia po raz ostatni w tym niezwykle atrakcyjnym wyścigu do finału Mistrzostw Świata. Prezydent Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej, Sir Stanley Rose, witał przed chwilą drużynę polską. Jak myśmy wyszli, to zaczęli nas krzyczeć animalsi, bo mając na myśli te dwa mecze tutaj bardzo ostre z Anglią i z Walią, gdzie bal i hokej otrzymali czerwone kartki za brutalną grę. A myśmy grali bardzo brutalnie, to fakt. Wyzwiska o Belgii, no aż się nie chciało wierzyć, że na to stać bądź co bądź Anglików, tych dziennikarzy i te mass media. Mass media poważne i mniej poważne, bo w każdym kraju takie są. Wszyscy liczyli na to, że Anglicy pokonają Polskę łatwo i przyjemnie. Staj naprzeciwko nas, tak, na zasadzie gumy żeli, no i to było tak widać, no frajerki przyjechaliście. Na dzień dobry będzie 3, a później się z wami pobawimy. Po lewej stronie Mike Charon. Groźnie, bardzo groźnie. Zamieszanie kolosalne. Cudowna parada Jana Tomaszewskiego. Mieliśmy trochę szczęścia w tym meczu, jak patrzę teraz po latach, gdzie Anglicy praktycznie cały czas nas cisnęli. Jeden wypad, słynna bramka Jana Domarskiego. Lato. W środku mamy dwóch zawodników. Proszę Państwa, Grzegorz Lato, sam McFarland ucieka teraz. Gadocha, Domarski. Gol! Gol! Proszę Państwa! Domarski strzela bramkę, którą nosi Hilton puszcza, jak wszyscy bramkarze nierozgrzani, gdzie podejmuje decyzję, że jednak będzie się rzucał, bo kto wie, co by się stało, gdyby bronił nogami. Ja byłem rozgrzany, natomiast Peter Shilton stał, cały czas stał, on tylko, o Jezus, znowu nie strzelili, nie strzelili, nie strzelili. I ten stres psychiczny na nim się odkładał. I on był po prostu usztywniony. Ba! Do tego stopnia był usztywniony, że kiedy oni strzelali nam ten rzut karny, Alan Clark strzelał ten rzut karny, to Peter się odwrócił. On nie chciał na to patrzeć. Ale ja mu się nie dziwię. Po prostu on już mówi, no przecież jak jeszcze teraz... No, on był skończony psychicznie. Gol! 1-1 na Wembley. Tomaszewski wyciągnął kilka piłek. Myśleliśmy, że już nie ma żadnych szans. Zresztą to był jego wielki mecz. Bo on się musiał wykazywać naprawdę znakomitą dyspozycją, którą wykazał w ciągu całego meczu. Uważam, że bardzo ładnie się zachował. On zawsze do dzisiaj podkreśla, że to było 11 zawodników, a nie jeden Tomaszewski. I rzeczywiście naprawdę, bo oni go znakomicie asekurowali, nawet kiedy piłka go minęła, ale bronił wspaniale, znakomicie, świetnie i na pewno same superlatywy należą mu się po tym meczu. Pan Kazimierz Górski, to był jego ogromny sukces, tylko dzięki temu, że nas po prostu poustawiał, te klocki, te 11 klocków na tym boisku tak poustawiał, że myśmy walczyli w myśl tego muszkieterskiego hasła. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. I ten mecz klasycznie to potwierdza, że nie ma w piłce rzeczy niemożliwych. Wielka euforia, no, wpadli kibice polscy, trener Górski, wszyscy wyściskali, no, wspaniały komentator Jan Ciszewski, to piał zachwytu. Wszyscy żeśmy skoczyli do góry, zaczęliśmy się na środku boiska gratulować sobie. I się całowaliśmy, bo taki sukces to po prostu no, rzadko się odnosi. Nikt się nie spodziewał tego sukcesu. I to, że wywalczymy ten awans akurat nie u siebie na boisku, bośmy wygrali z Anglikami u siebie 2-0, ale na boisku przeciwnika. Wszyscy świętowali, poszli już spać i poszli już na miasto. I ja wychodząc ten, patrzę się na, oczywiście te kioski angielskie były wystawione, gazety. Ja się patrzę moje zdjęcie. No i tam w pewnym momencie zobaczyłem ten tytuł, człowiek, który zatrzymał Anglię. Bardzo serdecznie, Janecku, ci dziękuję. No i teraz 5 słów wrażenia z tej wielkiej twojej, największej w życiu gry, jaką pokazałeś. Nie ma meczu, w którym jeden przegrywa, nie ma meczu, w którym jeden wygrywa. Tu jeszcze raz podkreślę. Człowiek, który zatrzymał Anglię, to pan Kazimierz Górski, 11 nas zawodników, bo nie zmienił żadnego z nas.